Witam Państwa bardzo serdecznie, Aleksandra Rudnicka. Witam w imieniu Fundacji imienia doktora Macieja Hilgiera, która jest organizatorem dzisiejszej konferencji. A konferencja nasza jest poświęcona zdrowiu kobiety i zdrowiu mężczyzny, bo jak się okazuje, te problemy dotyczące chorób u kobiet i u mężczyzn często się zazębiają, a często są zupełnie odmienne i warto sobie na ten temat porozmawiać i te problemy wyjaśnić. Oczywiście zaczynamy od tematu, który nas wprowadzi w temat i od wiedzy, którą powinniśmy mieć dotyczącą epidemiologii tych chorób. I dlatego naszym pierwszym gościem, który przygotował prezentację, jest pan doktor nauk przyrodniczych, pan Bogdan Wojtyniak. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za przyjęcie zaproszenia, bo pan jest profesorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, strasznie długa nazwa instytucji, i Państwowego Instytutu Badawczego. Jednocześnie pełni pan funkcję zastępcy dyrektora do spraw analiz i strategii w zdrowiu publicznym. I te analizy i ta strategia to są naprawdę nam w tej chwili bardzo potrzebne, bo zaczynamy operować wskaźnikami, miernikami, zbieramy to, a często nie potrafimy tego przeanalizować i zinterpretować. Panie doktorze, zaczynamy konferencję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Pytanie jest takie dosyć podstawowe i proste, wydawałoby się. Jakie najczęstsze problemy zdrowotne dotykają kobiety i mężczyzn? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta i muszę powiedzieć, że tutaj borykamy się z wieloma problemami, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że w tym zbiorniku znajdują się wszystkie problemy zdrowotne Polaków, mężczyzn i kobiet. Cały czas wpływają do niego nowe problemy, które związane są z zachorowaniami ludności albo z imigracją osób chorych do naszego kraju. Równocześnie ubywa nam tych problemów, czy to w wyniku tego, że osoby chore zdrowieją, albo w wyniku tego, że umierają z powodu chorób, albo dlatego, że emigrują. I teraz pytanie jest zasadnicze. Jak zmierzyć zawartość tego zbiornika? I to jest rzeczywiście duże wyzwanie, dlatego bo można sobie wyobrazić w zasadzie dwie metody, dwa takie podejścia. Jedno podejście wiąże się z tym, że zarzucamy sieć i wyławiamy część tych problemów, jakąś próbkę. I na tej podstawie wnosimy o tym, na co Polacy rzeczywiście najczęściej chorują. Ta wyłowiona próbka pozwala nam na uogólnienie, jeżeli jest dobrze wyłowiona, na uogólnienie naszych spostrzeżeń. Druga metoda to będzie na podstawie systemów informatycznych, informacyjnych, pomiar tego, co wpływa do zbiornika i pomiar tego, co ubywa z niego, wypływa z niego na skutek tych procesów, o których wspomniałem wcześniej. I teraz niestety istniejące systemy informacyjne nie dają nam dostatecznej wiedzy na temat tego, co wpływa i co wypływa z tego zbiornika chorób. I to jest dużym wyzwaniem na podstawie tego, co mamy, czym dysponujemy, rzeczywiście wyciągnięcie właściwych wniosków. Zadanie trudne, ale zadania tego podjął się zespół z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, który prowadzi takie oszacowanie dla wszystkich krajów świata znane pod nazwą Global Burden of Disease Study, czyli badanie obciążenia chorobowego ludności mieszkańców wszystkich krajów świata. Tam jest zatrudniony ogromny zespół ekspertów, niezwykła maszyneria obliczeniowa, a oprócz tego duże pieniądze, dlatego że ten zespół jest finansowany z fundacji Billa i Melindy Gatesów, czyli dysponują rzeczywiście dużymi środkami. I oni na podstawie tych wszystkich informacji, jakie są w stanie zebrać z poszczególnych krajów, ze wszystkich krajów, Polska też dostarcza im tych informacji potrzebnych w miarę możliwości, w miarę tego, czym dysponujemy. I oni prowadzą takie szacunki. Dokonują takich szacunków i oszacowań właśnie rozpowszechnienia też chorób. Niestety
znaczy ostatnie oszacowania są dla roku 2019, to nie tak odległe, to sytuacja się tak bardzo nie zmienia. W tym roku będzie upublicznione najnowsze dane, będą upublicznione dla roku 2021. Niestety te dane są jeszcze objęte embargiem i nie można ich publikować, ani z nimi swobodnie dysponować. Natomiast na podstawie tych danych z 2019 roku można powiedzieć, że w przypadku kobiet najczęstszymi, najbardziej rozpowszechnione problemy zdrowotne dotyczą, to są tak zwane inne choroby niezakaźne, które dotyczą problemów zdrowia jamy ustnej i chorób ginekologicznych. To jest duże zaskoczenie. No, nie łączymy tego problemów zdrowia jamy ustnej z jakimiś rzeczywiście wyzwaniami zdrowotnymi. Ale tutaj niestety dużo się dzieje niekorzystnego, jeśli chodzi o stan zdrowia. Natomiast na drugim miejscu są zaburzenia neurologiczne, czyli migreny i bóle głowy o różnym podłożu. Potem idą urazy, choroby układu pokarmowego, przewlekła choroba wątroby, refluks. Czyli widzicie Państwo, to są takie problemy zdrowotne, które są chyba mało medialne i mało dyskutowane. A jeśli spojrzeć na ich rozpowszechnienie, to one najczęściej dotyczą w sposób negatywny zdrowia Polaków. W przypadku mężczyzn na pierwszym miejscu, co chyba zrozumiałe, to są urazy. Potem też te inne choroby niezakaźne, zaburzenia neurologiczne, podobnie jak u kobiet, choroby układu pokarmowego, choroby narządów zmysłu, a więc choroby wzroku i słuchu. Znowu, oczywiście wiemy, że to jest, ale że to jest tak powszechne i stanowi tak duży problem zdrowotny, chyba sobie tego za bardzo nie uświadamiamy. Natomiast jeśli spojrzeć na to, jak kobiety i mężczyźni teraz według wybranych dolegliwości przewlekłych raportują sami, czyli zgłaszają sami w Polsce. Bo drugim źródłem informacji, o którym wspomniałem wcześniej, też to jest to wyławianie, czyli jest pobranie próby, losowej próby mieszkańców i zbadanie, jakie problemy zdrowotne u nich występują i zobaczenie, co występuje najczęściej. I tutaj służą nam do tego albo badania epidemiologiczne, porządne badania epidemiologiczne, które niestety przeważnie skupiają się na albo węższej populacji, jak na przykład wspaniałe badanie z roku 2019 stanu zdrowia osób dorosłych w wieku 60 lat i więcej, Polsenior 2, czy badanie problemów zdrowia psychicznego Polaków, badanie EZOP 2 z kolei, również z tego samego okresu, czyli to pierwsze dotyczyło osób starszych, to drugie problemów zdrowotnych. Natomiast Główny Urząd Statystyczny prowadzi co kilka lat badanie stanu zdrowia Polaków, ankietowe badanie stanu zdrowia Polaków, które jest prowadzone ze względu na zalecenia Komisji Europejskiej. Ona jest prowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej, czyli Europejskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności. To jest badanie ankietowe, ale oparte na dużej próbie 20 tysięcy. Ostatnie badanie z 2019 roku, 20 tysięcy osób zostało zbadanych. Następne będzie w przyszłym roku. I proszę zauważyć, na jakie problemy zdrowotne Polacy najczęściej się uskarżali. No więc na pierwszym miejscu są bóle dolnej części pleców. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na drugim miejscu mamy bóle szyi. Potem choroba zwyrodnieniowa stawów. No i już teraz inaczej u kobiet i u mężczyzn. To choroby tarczycy, znacznie częstsze u kobiet niż u mężczyzn, i alergie. No więc to badanie pozwala nam w sposób taki trochę subiektywny, bo to osoby same mówią, na co chorują
ale ta choroba musi być rozpoznana przez lekarza. Taka jest definicja tego. Więc widzimy, że znowu nie to, czego byśmy oczekiwali. Te problemy zdrowotne najczęściej dotykają Polaków. Jak wyglądamy krótko na tle innych krajów, bo to badanie jest robione we wszystkich krajach, więc tutaj macie Państwo pokazane, jak wygląda sytuacja polskich kobiet i polskich mężczyzn na tle mieszkańców Czech, Słowacji, Niemiec i Szwecji. Więc proszę zwrócić uwagę, że te problemy zdrowotne, które mamy na pierwszym miejscu, a więc bóle dolnej części pleców, w Polsce występują znacznie częściej. Polki znacznie częściej się uskarżają na te bóle niż mieszkanki Czech i Słowacji, a również mieszkanki Szwecji. Natomiast Niemki bardziej cierpią z tego powodu. Podobnie jeśli chodzi o drugie rozpoznanie, czyli bóle szyi, również Polki uskarżają się na to częściej niż mieszkanki Czech czy Słowacji. Natomiast jeśli chodzi o inne problemy, takie poważniejsze problemy zdrowotne, no to trzeba powiedzieć, że częściej w Polsce mamy niż w Czechach i na Słowacji. Polki uskarżają się na problemy, nie bardzo widzę, przepraszam. A, to są problemy z nerkami. Jeśli chodzi o mężczyzn, sytuacja podobnie w zasadzie kształtuje się jak w przypadku kobiet. Również te najczęstsze przyczyny, na które uskarżają się mężczyźni, czyli bóle dolnej części pleców, częściej występują u nas niż w Czechach i na Słowacji i niż w Szwecji. Natomiast warto zauważyć, że choroby, nietrzymanie moczu, to jest już częstszy problem w naszym kraju. Jeśli chodzi o... Zdajemy sobie sprawę z tego, że siła rażenia, mówiąc tak w cudzysłowie, tych poszczególnych chorób jest różna. Tak jak to zresztą podkreślałem na początku, te najczęstsze choroby to nie są aż tak bardzo poważne, można powiedzieć, choroby. One nie prowadzą do utraty sprawności, samodzielności czy do przedwczesnego zgonu. I teraz właśnie ta grupa naukowców, która mieści się w Seattle, na tym Uniwersytecie Waszyngtońskim, buduje taki wskaźnik, który łączy w sobie utratę lat życia z powodu przedwczesnego zgonu spowodowanego daną chorobą albo obniżenie jakości życia i niesprawność w różnym stopniu w zależności od tej choroby. Ten wskaźnik nosi nazwę DALI, Disability Adjusted Life Years, i on właśnie pokazuje, jak poważnym problemem zdrowotnym jest dana choroba, czy dane zdarzenie zdrowotne. I teraz właśnie dzięki pracom tego zespołu możemy powiedzieć, które choroby i problemy zdrowotne stanowią największe obciążenie dla zdrowia kobiet i mężczyzn w Polsce. I proszę zwrócić uwagę, oczywiście to obciążenie zdrowotne jest zróżnicowane w zależności od wieku. Więc tutaj macie Państwo dwie grupy wieku osób. Pierwsza to są młodsze osoby, 20-54 lata, i druga grupa kobiety w wieku 55 lat i więcej. I teraz u tych młodszych osób, u młodszych kobiet, największe obciążenie zdrowotne jest związane z chorobami nowotworowymi. To jest pierwsza przyczyna utraty zdrowia, utraty życia w zdrowiu przez młodsze kobiety. Na drugim miejscu mamy choroby układu mięśniowo-szkieletowego, potem urazy i tak dalej. U starszych kobiet,
U starszych kobiet natomiast zdecydowanie najczęstszym takim zdarzeniem zdrowotnym, problemem zdrowotnym, który przyczynia się do utraty zdrowia, to są choroby układu krążenia. Choroby nowotworowe są na drugim miejscu i te dwie grupy chorób zabierają najwięcej życia w zdrowiu kobietom w wieku 50 lat i starszym. W przypadku mężczyzn sytuacja jest trochę inna, bo proszę zauważyć, że zdecydowanie dominują u młodszych mężczyzn, a więc w wieku poniżej 55 lat, jako przyczyna utraty życia w zdrowiu, to są urazy. Na drugim miejscu są choroby nowotworowe, potem idą choroby układu krążenia, ale proszę zauważyć, że wysoko są również zaburzenia psychiczne, co jest związane z samobójstwami niestety młodszych mężczyzn. Jeśli chodzi o porównanie mężczyzn i kobiet ogółem, bez rozbijania na grupy wieku, to tutaj sytuacja jest dosyć podobna. To znaczy ogółem u kobiet największe obciążenie zdrowotne związane jest z chorobami układu krążenia, niewiele mniejsze, trochę mniejsze z chorobami nowotworowymi. Potem te następne grupy, a więc to są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i zaburzenia neurologiczne, one występują u kobiet znacznie częściej niż u mężczyzn. U mężczyzn też najważniejszym problemem zdrowotnym, najważniejsze problemy zdrowotne to są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. I one w jednakowym stopniu obciążają zdrowie mężczyzn i kobiet. Na trzecim miejscu są urazy i potem idą następne przyczyny. Jeśli chodzi o porównanie sytuacji Polaków, polskich kobiet i kobiet rówieśniczek w krajach krajach Unii Europejskiej ogółem, to proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zarówno te najczęstsze przyczyny, a więc choroby układu krążenia i choroby nowotworowe są większym obciążeniem zdrowotnym dla Polek niż dla mieszkanek Unii Europejskiej ogółem. Natomiast mieszkanki Unii Europejskiej ogółem cierpią bardziej z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego niż Polki i co ciekawe z powodu zaburzeń psychicznych. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to podobnie jak u kobiet te dwie grupy, te czołowe dwie grupy, a więc choroby układu krążenia i choroby nowotworowe bardziej obciążają polskich mężczyzn niż mężczyzn w krajach Unii Europejskiej ogółem. Przy czym na co warto zwrócić uwagę? To, że w przypadku chorób układu krążenia ta różnica jest większa. Czyli większy dystans dzieli nas do Europy, jeśli chodzi o choroby w przypadku mężczyzn, jeśli chodzi o choroby układu krążenia, niż o choroby nowotworowe. Natomiast co jest ważne, że na trzecim miejscu wyraźnie częściej w Polsce niż w krajach Unii Europejskiej mamy problemy zdrowotne związane z urazami, a więc urazy więcej zabierają zdrowia, znacznie więcej zdrowia polskim mężczyznom niż mężczyznom w krajach Unii Europejskiej. I teraz, które choroby i problemy zdrowotne są najczęstszymi przyczynami zgonów kobiet i mężczyzn, a więc te najpoważniejsze wyzwania zdrowotne, jakie mamy. W przypadku kobiet, proszę zwrócić uwagę, że najczęstsze przyczyny zgonów znowu młodszych kobiet to są te przepraszam bardzo, to jest trochę, to są choroby, przewlekłe choroby wątroby. Na drugim miejscu, bo to są szczegółowe rozpoznania według listy przygotowanej
przez Światową Organizację Zdrowia. Na drugim miejscu nowotwór złośliwy piersi i na trzecim miejscu choroba serca. W przypadku starszych kobiet, no jednak najczęstszą przyczyną zgonów są choroby serca. Na drugim miejscu choroby naczyń mózgowych, na trzecim miejscu COVID. To są dane dla roku 2022. Ostatnie dane, jakimi dysponujemy. Natomiast jeśli chodzi o kobiety ogółem, to najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Polsce są choroby serca. Na drugim miejscu są choroby naczyń mózgowych, potem COVID, no, który na szczęście no, zmniejsza swoje znaczenie, swoją rolę. Na trzecim miejscu zapalenia płuc, grypa i zapalenia płuc, to są głównie zapalenia płuc, trzeba powiedzieć. W przypadku mężczyzn sytuacja, już kończy mi się czas, więc tylko szybko, proszę zwrócić uwagę, podobnie jak w przypadku, to już może ogółem powiem, najczęstszą przyczyną zgonów są choroby serca, na drugim miejscu są urazy. I tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te najważniejsze problemy zdrowotne Polek i Polaków. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.